Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Zapraszam dzisiaj na cudownie pachnące, obłędne ciasto czekoladowe z gruszkami. Ciasto dla leniwych, wbrew pozorom. Ono nie jest trudne do zrobienia, nie trzeba miksera, wszystko miesza się łyżką. Gruszki w całości ze skórką, tylko trzeba usunąć im przypółki, wkłada się do ciasta i całość piecze przez około 40 minut. Ciasto, które pięknie pachnie cynamonem i kardamonem, a jeśli nie chcecie wersji czekoladowej, to kakao możecie zamienić na dodatkową mąkę. Ciekawa jestem, czy przypadnie Wam do gustu, czy uda Wam się wypróbować. Dajcie mi znać, jak wyszło. Zapraszam Was też na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów kulinarnych. No a teraz pokażę Wam, jak szybko, ekspresowo wręcz ciasto czekoladowe z gruszkami można zrobić. To, co już zrobiłam, nastawiłam piekarnik na 160 stopni Celsjusza z termoobiegiem. Można też 180 w trybie góra-dół. Czas nagrzewania piekarnika to jest czas mieszania składników. Ja już mam tutaj przesianą mąkę, przesiane kakao. I teraz dodam pozostałe składniki. To ciasto przygotowuje się bez miksera. 3 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Do tego cukier. Może być cukier puder, łatwiej będzie wtedy rozprowadzić. Do tego pachnące przyprawy z gruszkami fantastycznie będzie się komponować cynamon, a do tego jeszcze troszeczkę kardamonu, już takiego zmielonego. Będzie przecudownie pachnieć. I teraz można już dodawać składniki mokre. I oczywiście również jajka i jeszcze do tego maślanka albo jogurt naturalny, woda czy sok. I teraz za pomocą łyżki, tak samo jak przy przygotowaniu muffinów, trzeba po prostu to ciasto dokładnie wymieszać i będzie można już przelewać je do tortownicy. A na to za chwilkę gruszki. Tortownicę mam już wysmarowaną tłuszczem i wysypaną mąką. Gruszki mam umyte, ja ich nie obieram ze skórki, ale można je obrać, ważne, żeby były bardzo mocno dojrzałe, a jeśli nie są dojrzałe, to po prostu je ugotujcie w syropie cukrowym. Powydrążane końcówki i teraz to, co trzeba zrobić, to po prostu delikatnie podociskać je, żeby dobrze leżały w cieście. Ciasto do piekarnika na około 40 minut do tak zwanego suchego patyczka.